Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Stark i oto dla mnie po olbrzymiej przerwie wręcz w końcu ponownie Forager. A więc tak, na początku udało mi się wprowadzić w ruch pada, więc mogę w końcu na spokojnie przejrzeć wszystko co, jak, gdzie, kiedy i proszę, no fajnie działa. Następna rzecz, wchodzimy. I na dzień dobry chciałbym was tylko poinformować o tym, że się pozmieniało całkiem dużo. Pierwsza sprawa, patrzcie. Patrzcie na to, ile ja tu mam druidów. No, mówiąc pokrótce, jest to spowodowane tym, że wlazłem jeszcze raz do labiryntu czaszkowego, okazuje się, tak, można tam wejść po raz kolejny. No to sobie wziąłem, wlazłem, dotarłem do ołtarza i doprowadziłem do stanu, w którym jestem teraz, czyli jedno serduszko, pełno druidów. No, i w ogóle. Żeby nie było, to trochę zbierałem, proszę, taki malutki kącik marketowy pobudowałem. Bo nie ukrywam, markety są bardzo cennym wsparciem. I tak, powiem szczerze, dzisiaj przed nami dużo roboty. Pierwsze co, chcę wrócić jeszcze raz do tego, jak to się nazywa, labiryntu czaszek. Bo niestety dowiedziałem się, że tam pominąłem dosyć istotny achievement, czyli rozpal wszystkie pochodnie. I powiem szczerze, nie wiem, czy damy radę, czy ostatecznie nie, ale czeka mnie dużo roboty. I przy okazji pod nieobecność, właśnie teraz będziemy grać czymś takim, ale pod waszą nieobecność, że tak nazwę, jak sobie trochę zbierałem, zdobyłem dostęp do czegoś takiego. Limbo, za 10 śmierci, ale gramy tym. No, i zanim jednak jeszcze udam się właśnie do czaszek czy czegokolwiek, najpierw tutaj ważna sprawa, patrzcie. Udaje mi się zbierać szkieletowe ryby, po prostu te, jak to się nazywa, pułapki na ryby umieściłem w śmierciowej krainie, ale mniejsza z tym. Możemy ulepszyć to. W takim wypadku tą różdżką, ulepszamy tą różdżkę, że tak nazwę. I dobra, zobaczmy, jest jakiś droid, który nie pracuje. Dobra, ty nie pracujesz, chodź kolego. Pracuj tutaj. Więc tak właśnie, najpierw ulepszymy moją różdżkę ulubioną. Po czym idziemy do jednego miejsca, które... No, które mamy odlokowane, ale w sumie zapomniałem o nim. Potem idziemy do czaszek i w wolnej chwili, jeśli jeszcze starczy, to... Z chęcią bym się zajął czymś innym, dobra. A teraz tak, B to jest ekwipunek. X-em mogę aktywować, a nie wiem co, Y nie wiem co. Okej, okay, no i to... Chyba tyle. Dobra. Ale mniejszej, przy okazji zauważam też, że chodzenie trochę... Oha, to ja mogę robić jakieś przewroty. Dobra, ulepszone. Czyli teraz tym celuję, ale jak mam coś, czym nie celuję, to jakieś uniki mogę robić. Szukać, dobra, zobaczmy jak to działa. Łocie, panie, czy wy to widzicie? Trzy promienie. Szukać, jak tam jeszcze z obrażeniami jest? B. No. Aha, tak samo, no i jeszcze właśnie przy okazji też poza druidami nagromadziłem pełno punktów umiejętności, co może warto byłoby się tym zainteresować jeszcze póki tu jesteśmy. Więc tak, pierwsze co... Proszę, unikanie. Czujesz, że to po prostu jest podstawa. Tańsze zwoje mikstury, na pewno. I potem dobra, astrologia. Powiedz mi, czy na stale jakaś, nie wiem co to jest, i spadanie gwiazd będzie potrzebne, jeśli chcemy wszystkie różdżki ulepszać. A wiem, że zaczynamy za wszystkie, więc jeszcze na pewno się przyda. No i ostatnie, to nie wiem po co jest to wszystko, jakieś stal pustki i tak dalej. Prawdopodobnie to jeszcze kiedyś będę potrzebował, na razie nie. I no. Mogę powiedzieć, że pod nieobecność moją udało mi się ogarnąć jeszcze parę rzeczy, między innymi to, czyli wiercenie. To jest najprzydatniejsza technologia, jaka istnieje, bo stąd pozyskujemy olej poza marketami. I co to, automatyzacja? Okej, fajne, ale nie. No i poza tym optyka, ponoć też jest bardzo istotna, bo nie wiem do czego, ale mówią wszyscy, że warto po prostu inwestować w latarnie morskie. Ale dobra, mniejsza z tym. Z moim potrójnie potężną różdżką prądu, nie wiem czy ona szybciej też przyspiesza. Chociaż w sumie jeśli te wszystkie trzy promienie trafią, to pewnie bardziej przyspiesza. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, udało się ogarnąć jedną rzecz, to teraz idziemy zająć się pozostałymi. Wow, ale trzy promienie, tego bym się nie spodziewał. No dobra, więc oto i to miejsce. Nie zaglądałem tu jeszcze, żeby nie było. Jeśli już tylko chodziłem zbierać wokół i zobaczmy, co tam mamy w ogóle, tylko... O, dobra. Nie, burak. Ech. Oczywiście zamrożona galaktyka, tylko najpierw jeszcze buraka muszę wyciągnąć.
A już widzę, że sterowanie na padzie nie będzie moim ulubionym. Ale dobra, jakoś dam radę. I co my tu mamy? Okej, jakieś komputery ze znaczkami, okej. Okej, 5 różnych znaczków. I wiecie co? Chyba wiem, o co tu będzie chodziło. Tylko musicie pozwolić, że trochę się skupię. No i ogólnie mówiąc, jeśli kogoś zastanawia, na jakiej podstawie wiem, o co może tu chodzić. Ja tak, już nie wiedzą, jestem na informatyku. Tak, studiuję informatykę, ale mniejsza z tym. A to, co tutaj widzicie, to jest dosyć dobry przykład binarki. I tak, jeśli dobrze to odczytuję, to tutaj powinno być liczby jakieś tu 50, chyba 3 czy coś, ale nie wiem, co ten liczby miałby pomóc. Wiem natomiast, jeśli byście to przerzucili na kod ASCII czy jakoś tak, to można z tego ułożyć prawdopodobnie ten szyfr na bazie tych znaków. Więc jeśli się nie mylę, tutaj jest 5 w ASCII, tutaj 3, 4, 2 i chyba 4. Bingo! A w środku mamy nic, jeszcze więcej niczego i nic, oraz achievement za ukończenie tego, i Spirit Orb, super. No, swoją drogą, tych Spirit Orbów mamy już sporo, co? Może zamiast mieć problem, to też przy okazji już bym powzmacniał sobie z powrotem życie, żeby mieć spokój. To jest tak, najpierw jeszcze na pasek dodam, będzie szybciej, prościej, lepiej. Oczywiście wszystko w HP, ile wlezie, bo muszę odzyskać moje życie po mojej lamie wielkiej. Ale nie ukrywam, jeszcze prawdopodobnie i tak część tych żyć sprzedam na ołtarzu mroku, jak tylko wyjdziemy do w sumie labiryntu czaszek. Bo szczerze, to jest najłatwiejszy sposób na gromadzenie droidów i innych rzeczy. Trzeba, w sumie to są drony, chyba nie droidy. A może droidy? Dobra, mniejsza z tym. Ale okej, okay. Tak czy siak jeszcze. Teraz powinniśmy już tam iść, bo ogarnąłem, co chciałem. A jeżeli nie pamiętam dokładnie, co wam pokazywałem, co nie, tyle czasu minęło. Najpierw jeszcze to. Sprzedawanie za podwójną cenę, albo milion rzeczy do kopania. Dobra, milion rzeczy do kopania i zobaczmy, jak to wyjdzie. Po prostu kop, foreigerze, kop! Szkoda, że tylko tutaj, ale dobra. Przynajmniej wykopiemy, będzie dużo. O, dobra, pamiętam jeszcze co. Pamiętam, co jeszcze się mnie spotkało. Prawdopodobnie jedna zbugowana zagadka mi się w końcu zbugowała. Otóż pamiętacie, skarb jest tam, gdzie kwiaty nie rosną. No. Przez długi czas po prostu sobie było. Dobra, już spokój. I nie można było nic zrobić, a teraz proszę. Pewnego razu wróciłem, tutaj skrzynia jest, a w środku Spirit Orb. Coś mam pecha. Nie chcę mi ten ostatni przedmiot wlecieć już do kieszeni. Tak czy jak nie jest to jednak problemem. Bonus do HP. I lecimy. Oczywiście wszystko prądując. Z nadzieją na to, że może trafię w końcu na stanienie mi budowania. Co? O, lepsze atakowanie i w ogóle, a tutaj... Dobra, o Jezu, jakie to jest szybkie, jak jestem szybki teraz. Nie trafiłem jednak na żadne wzmocnienie, które chciałem. Szkoda. Niemniej jednak idziemy do labiryntu. I miejmy nadzieję, że znajdziemy wszystko prawidłowo. Żeby nie było właśnie, mój cel to będzie znaleźć wszystkie pochodnie, je odpalić. Poszukać ewentualnych sekretów, które mogłem pominąć. W sumie powinienem wziąć sobie tutaj droida, chociaż jednego. Wysłać więc za przejście bez otrzymywania obrażenia. Ja pewnie otrzymam miliony obrażeń, jeśli tego nie zrobię, chociaż dobra. A to by był jakiś chyba sekretny pokój. Mniejsza z tym. O, jest pochodnia, dobra. Kolejna, fajnie. Tylko problem z tym, że dalej nie widzę żadnego logicznego przejścia czy coś. Chyba nie wiem nawet, co gadam. No, niestety prawdopodobnie nie zdobędę achievementa za przejście tego bez otrzymywania obrażeń. Chwila, pominąłem chyba trochę pochodni. Tak. Cześć, kościelce. I w sumie wiem, że mnie nie atakujecie, ale i tak będę was bił pieniążki. A pieniążków potrzebuję mi to bardzo. A w sumie, jeśli uda nam się to zrobić w przeciągu 2,5 minuty, co nawet będzie fajnie, bo moje wzmocnienie się nie zmarnuje aż tak bardzo. I okej.
Żeby nie był, będę tu błądził, łaził jak popadnie, dopóki, podkreślam, dopóki nie zobaczę achievementa za wszystkie pochodnie z tego miejsca. Przy czym postaram się też nie zużywać wszystkich swoich serc może na ołtarzu. Chociaż prawdopodobnie i tak wyprzedam się, ile tylko wlezie. O, widzicie, tam jest ołtarz. O dziwo ma rozpalone. Zresztą każdy już powinien kojarzyć tego ołtarza. Okej, jakiś kościelec. Okej, hej kościelec. Przyszedłem cię bić, zabić. Okej. I teraz tak. Tutaj jest rozpałka i teraz tak. O, kościelec, dobra. I w sumie tak. Pewnie będę tutaj tak łaził w nieskończoność, szukając wszystkiego, co da się szukać i tak nie natrafię na to, czego potrzebuję. I pewnie na pochodnia ucieknie, tak czy siak, ale dobra, spokojnie. Nie, tutaj niczego nie ma, więc lecimy dalej. O, tutaj, o, jest wróżka i dwie, dobra, hej wróżka, biorę cię. Hej kościelec, pa kościelec. Dobra. Więc tak, najpierw to miejsce, o, przy okazji, patrzcie, tam się pali, czyli to jest chyba wyjście, z którego już korzystałem, się nie mylę. I dobra. Ciekawe, gdzie tak właściwie teraz jestem. O, kościelce, dobra. Bić, zabić. Znaleźli, że zaraz trafimy do komnaty, że tak nazwę, ofiarnej. Nie, nie zdążymy. To jest jedna sprawa, jeśli chodzi o czas. Zaraz się nie skończy, a druga sprawa, dobrze, że się skończy, bo ono mnie, no wręcz mówiąc, wprost triggerowało trochę. Na zasadzie, no fajnie, że szybko atakuje, ale poza tym to nic dobrego z tego nie wynika. Dobra, chodź, chodź, gościu. Chodź, szkielet. A, nie trafiłem, dobra. To gin od promieni prądów. Okej, okay, dobra, nie dostałem jeszcze obrażeń, jest dobrze. A, jest ołtarz. Ale wiecie co, nie wiem, czy ten ołtarz nie liczy się jako dostawanie obrażeń. W sumie tak to już ukończyłem, nie wiem, czy mogę. Czy jeszcze raz jak to będę robił, czy to zostanie uznane ponownie, czy nie, czy co, jak, gdzie, kiedy. Dobra, trudno się mówi. A co my tu mamy? Serio, trafiło się tym razem nic ciekawego. Bo albo demoniczne zwoje, albo kryształy i pieniądze. Czyli pewnie nic, dobra. Muszę teraz tylko coś wyrzucić. Niech będzie, że strzały, bo w sumie dalej nie wiem, czemu je gromadzę, ale okej. I co mamy? O, trzy poziomy albo dron. Sam droid, co by tam nie było. I chyba już sporo, nie no, poziomy. Mamy odczuć poziomy. Mikstury. Mikstury zawsze na propsie. Mikstury. Nie. Tak. Czyli jeszcze większe obrażenia. Mikstury. Okej. Okay. Jeszcze większe obrażenia. Mikstury. Coś nie chce mi się trafić. Fajne rzeczy. Kryształy. Pieniądze. Obrażenia. A niech będą przeciwnicy. Bo i tak w sumie wielkie różnice to mi nie robi. Oj, nie, 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 nie. Dobra, teraz już robi różnicę, mam 2 HP. A wezwam przeciwników. Mogło to się skończyć tym, że w sumie bym musiał powtarzać zaraz cały labirynt. A tego bym nie chciał. Więc na spokojnie. Okej, okay, pozbieram co mogę i ostatnie użycie. Trochę tego. Dobra. No niestety znowu jesteśmy na 1 HP. Tak, zrobiłem to z pełną premedytacją, z własnej woli w ogóle, więc chcę. Chociaż widać już te potężne, piękne obrażenia. Nawet teraz takie szkielety padają na 3 trafienia, ale dobra. Niż z tym, okej, okay, mam pochodnie. Kolejną. A. No i nie wiem, gdzie jeszcze jest ich więcej, ale musimy, po prostu podkreślam, musimy je znaleźć. Ej, patrzaj, to ściana jakoś inaczej wygląda. A. Pewnie tylko jakiś tam błąd czysty. Albo nie wiem, ściany teraz są różnorodne czy coś. A. Czyli różdżko mogą odkryć przejście.
Dobra, okej. Tego bym się nie spodziewał, ale dobra, idziemy dalej. Na spokojnie. Oczywiście wrócimy, to potem moim głównym celem będzie zdecydowanie prawdopodobnie ogarnia... O, znowu inna ściana. Czyżby kolejny sekret? Serce takie łatwe było. No to jak nic będzie ogarnięcie kryształów tych czym spirit orbów, żeby pozyskać życia więcej. I ewentualnie jeszcze co takiego tam było? No na pewno wykupowanie nowych ziem, bo bez wykupowania nowych ziem to nie ogarnę niczego. O, wróżka. Jak miło. Dobra. Nie pominam chyba żadnej pochodni. Przynajmniej z tych, które kojarzę jakkolwiek. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie ominąłem żadnej pochodni, bo jeśli żebym poomijał ich sporo, to niestety dobrze, że to nie skończy dla mnie. Okej, hej kościelec, spa kościelec. W sumie nie wiem, czemu do tej pory nie odkryłem, jak robić przewroty na klawiaturze, chyba że to jest ekskluzywne dla pada. Tak czy jak, fajna mechanika, dobra, i chyba mamy koniec, tylko na koniec na razie nie wejdę. Bo widać, że jeszcze na drodze czekają szkielety wojowników. Dobra, całe szczęście. I pochodnia. Mamy wszystko. Poczekaj, te ludziowie, naprawdę się udało. Wow. Dobra, teraz jedyny sposób, jaki znam na wyjście stąd. Save and exit to menu. O właśnie, jakieś ekstrasy mamy nowe. To od razu mogę zobaczyć. Drugi komiks Voyagerowy. Widziałem go w sumie już chyba nawet w tych takich miesięcznych ciekawostkach, ale dobra, i tak zobaczymy co i jak. Czyli takie nic wielkiego, jak tak widzę, tak po prostu zwykły komiks. Historia naszego buraka, tak można powiedzieć, który ciągle ma jakieś problemy i kurczaki prawie go zabijają. Aha. I ostatecznie ukradli mu kilof? A kurczaki jeszcze bombę wysadzili prawie tamtą, jak jej tam rzepę. A, okej. Nic wielkiego, ale okej. Dobra, jesteśmy już teraz poza tym miejscem, więc udało się, brawo my. W ogóle... No myślę, że chyba niedługo się znowu przełączę na klawiaturę. Nie mówię, że to się źle gra, ale... No nie dla mnie to wszystko. Poza tym te wibracje na padzie. Nie ukrywam, są mocno wkurzające. Dobra. I tak, teraz co było potrzebne tylko na... Jak to się nazywało, no na... Spirit Orby? Star fragmenty, no jasne. Ej, patrzcie, przy okazji... Stal pustki... O, okej, dobra, nawet nie wiem jak to craftić, ale dobra. Niech będzie, że tak. Kosmiczna stal... Wiecie co, chyba to jeszcze nie jest etap, na którym powinien się znaleźć. Ale tak czy siak... Transmutacja, co? Dobra, nic ciekawego w moim odczuciu, czy tam przydatnego, ale dobra, niech będzie. Kapliczka jeszcze nie gotowa. Mogę trochę zasilić, chociaż nie wiem, czy to ma sens. Lepiej będzie po prostu zająć się w tym czasie innymi sprawami. I wiecie co? Ja bym kontynuował fajnie i w ogóle, ale muszę. Zdecydowanie muszę się przełączyć na klawiaturę, jeśli chcę coś na poważnie tutaj poogarniać, bo tak nie czuję jakoś tego na padzie. Nie ukrywam, sterowanie jest nawet fajne, ale no nie dla mnie. Więc widzimy się po prostu za chwilę, jak już się przełączę z powrotem na klawiaturę. Chyba, że mogę teraz tutaj tak? Nie. Czy to faktycznie się definitywnie przy starcie gry wybiera, czy chce się pada, czy klawiaturę. No to w takim razie, jak mówiłem, ja zaraz wracam. Oj, nie ma jak wrócić już do swojego znanego, przyjemnego sterowania. Potem pad był zbyt mało czuły zdecydowanie na ruchy względem tego, jaką mam myszkę ustawioną, ale patrzcie, no teraz to już jest super. Okej, dobra. Przy okazji mam te trzy poziomy, co wydajmy. I może zobaczmy, dlaczego te niektóre rzeczy, które tak zalecają większościowo ludzie, są aż tak potrzebne. Dobra, tylko najpierw tak, co to jest?
Dobra, nie wiem, czym jest Mining Grots, ale Power Plants. O! Okej, okay, dobra, jeśli to jest do Power Plantsów, to powiem szczerze, nawet to wezmę, bo tak czy jak wcześniej, czy później musimy je zacząć tworzyć, a podwójny zasięg ich bonusu do produkcji będzie fajny. A zanim weźmiemy coś jeszcze, to chciałbym zobaczyć może jak działają te inne rzeczy. Przy okazji... Okej, okay, czyli offshore drill, tak jak myślałem, będzie używany do tego wszystkiego. No i okej. Okay. W takim wypadku, wiecie, jak się chce robić jakikolwiek plastik, cokolwiek, co muszę wcześniej czy później to postawić, więc... Znaczy, to będzie kosztowne i pewnie nie będę tego żałował, to... Na razie jedno takie postawię. I butelka w zamian za butelkę oleju. No, standardowe, dobra. Aż nie będę się tym przejmował. Jak będę potrzebował szczerze plastiku, to wtedy to wezmę. I miałem jeszcze sprawdzić coś dodatkowego. O! Zwiększa wypadane rzeczy, przedmioty, czy więcej rzeczy dostajemy. Fajne. Ale nie wiem, czy to jest aż tak warte tego wszystkiego. Niemniej jednak, tak czy jak będę musiał to wcześniej czy później zrobić. I okej. Okay. Teraz tylko... Przydałoby się jeszcze właśnie zobaczyć, jak to jest teraz może z tymi kapliczkami, za ile się aktywuje. Oj. 18 minut. Dobra, wiecie co? Trudno się mówi. Może później będę tego żałował, ale na obecny moment po prostu innego wyjścia nie mam. Jeszcze tylko póki pamiętam, bierzemy też szkile. I zobaczmy, co tu mamy. 10% szans na to, że podwójne przedmioty, to wezmę. I to akurat pamiętałem, spokojnie, nie tak, że nagle kliknęłem i tyle. Farmowe struktury części, tutaj XP zażarcie, nie. O... Dobra, to, zdecydowanie. I okej, okay, chyba ogarnęłem wszystko, co chciałem. O, handlarz się pojawił, albo to gwiazda spadająca, ale nie, handlarz. Cześć, handlarz. Ma te kryształy. Warto zapamiętać, może okaże się to konieczne. I przy okazji, jak tam market? Masz coś ciekawego? Nic wyjątkowego, szczerze. A tutaj... Nic wyjątkowego. A właśnie, dobra, jeszcze przypomniałem sobie jednej rzeczy, którą miałem ogarnąć. Jak zwykle. Brawo ja. Skoro jest tutaj tak czysto i w ogóle, to posadzimy dzisiaj sobie to trochę tych, jak to się nazywa, jagódek, chociaż trochę to może źle powiedziane, mam ich 40. Więc no. Po prostu gdzieś się tam będę wsadził. A czy więc za nawodnienie 100 roślin? Okej. Okay. Ja byłem na drodze do robienia tego, na zasadzie wylewając z jednej butelki ciągle wodę na jeden krzaczek i chciałem to dokończyć, ale... Serio? Za sadzenie? Dostałem achievementa nawodniającego? Dobra. Mniejsza z tym, musimy wykupić teraz jakieś lądy. Więc mogę tutaj za 15 i gdzieś jeszcze są jakieś inne w miarę tanie. Jednak 15 tysięcy to nie, nie jest takie fajne. Zdecydowanie będę musiał tutaj jeszcze potem lepsze porządki zrobić, ale to w swoim czasie. I ogarnąć banki, bo sobie właśnie uświadomiłem, że banków nie mam. I okej, okay, jesteśmy tutaj znowu i mamy za ile? 9, 14, 6, 19. Okej. Okay. To za 6 mogę kupić? No nie wierzę. No bo tutaj za 9 też mogę. I nie stać mi na nic innego. Niestety moje wiertło, jak widzieliście, padło. Nie to, żebym go wielce potrzebował, ale tak czy jak jedno przydałoby się mieć, więc teraz sobie postawię tu. Niech stoi, dobra. Przy okazji, jak już przy tym jestem, tam jest chyba przeciwnik gdzieś, jakiś ten mag. Dobra, na szczęście go ubiłem, zanim on mnie ubił. Nie mam jakiegoś NPC-a. To warto chyba iść się z nim zaznajomić czym prędzej i jakiś posąg. Nie wiem, co tam jest napisane przez głupi pasek expów. A, tylko kwiat, który świeci w ciemności, obudzi księżniczkę z kamienia. Okej. Okay. To akurat było oczywiste. A w środku? Spirit Orb. Dalej nie ma tego przedmiotu. Trochę to nie... Sam przedmiota mniejsza. Niepokojące? Ale dobra, przynajmniej mam kolejne serduszko. Znowu dwa. I zobaczmy, co to za nypyc. Pogadaj z każdym NPC-em. Okej, okay, czy mam achievement za to, fajnie.
Hej, pianku twarzy, pianku głowy. Fajnie, że jesteś tu. Czemu cieszę, że jesteś. Szybko, potrzebuję tony kupy. No ogólnie każdą kupę, którą możesz znaleźć. Nie ma czasu, żebym ci wyjaśnił, o co chodzi. To dosłownie jest sytuacja na życie i śmierć. 500? Okej, dobra. Chyba mamy nowy cel. W momencie, w którym nie mamy kasy. A ja mam karmę dla zwierząt ze sobą? Mam, dobra. Chciałem próbować łapać złote jajo, bo dostałem potwierdzenie, że to jest od kurczaków, tak definitywnie, ale wygląda na to, że muszę wszystko dać krowie po to, żeby nagromadzić kupy. Jak nagromadzę kupy, to potem zrobić więcej karmy, tak dalej w ogóle. Bo oczywiście tylko... Oj... Tylko karmiąc zwierzęta, karmiąc kupy, można dostać dużo kupy. Taka jest logika tej gry. Dobra. Mniejsza z tym, mamy prawie wystarczająco. Niestety zabrakło, dobra. Oczywiście strzelam moim potrójnym lasem śmierci. Teraz nieco. Okej, kupa, ile mogę zrobić tego? 109 karmy. Sprawdzę kupy, dobra. Nie będzie to problemem. I dobra, przy okazji muszę sprawdzić jedną rzecz. Jeden promień to działa, tak? Trzy promienie. Są dwa. Nie wiem, czy się ten stakują, ale karma niech na spokojnie się tworzy. Ja jeszcze w sumie przyspiszemy jego. I teraz to dopiero będzie prędkość. Czyli mogą wziąć w takim razie to coś na struktury farmowe. A, odcinek znowu będzie dosyć pustawy. Z mojej winy, chociaż dobra, nie. Spróbujmy może ogarnąć w takim wypadku coś przydatniejszego. No bo jak zapewne niektórzy z was się mogą spodziewać. A, podwójne przedmioty. To są oficjalne informacje. Wraz z rozwojem tego wszystkiego i tak dalej, co ty nie robiłem, łatwiej jest mi produkować już stal czy coś, czy elektronikę, więc dalej nie mam co prawda tego. Ale można byłoby zainteresować się wytworzeniem 10 elektroników. Albo chociaż, nie no, 10. 10 muszę. I spróbować właśnie zrobić sobie miecz demonów. Albo kill off, ale pomyślę, że dla mnie to wielkiej różnicy nie ma, czy kill off, czy miecz. Po prostu, żeby zrobić coś. Więc może się też na tym skupmy na obecny moment. Mamy tutaj to i ile możemy elektroników? 25. Nie będę okłamywał was, zarzucam od razu. I pora zdjąć robota z najłatwiejszej, z najlepszego, po prostu najłatwiejszego czegoś. Czyli niech będzie to spółcien, bo i tak mam ich dużo, a nie potrzebuję ich. I siadaj tutaj. Czuję, że elektronika będzie wolno się robiła, więc mógłbym posiedzieć i postrzelać, ale powiedzmy sobie szczerze, nie mam chęci na to. Plus tak to nic nie zmieni, będzie trwało milion lat. A tak, to przynajmniej ten droid, dron, czy co to tam jest, pomału będzie to przyspieszać. Nie chcę, pracuję, jak będzie gotowy, to zrobimy. A pamiętajcie, że mamy szansę na podwójne przedmioty, więc... A nuż się okaże, że zamiast 25 dostaniemy nawet 50. Plus te wszystkie jakieś tam odsetki, które istnieją z mojego właśnie amuletu, czy coś. Ale dobra, mniejsza z tym teraz. Może warto było zobaczyć w sumie, jak jest z kościorybami. A właśnie, krzaki chyba wyrosły. Tak, wyrosły krzaki. Więc pora na zbiory. Jeśli kogoś zastanawia, czemu akurat to posadziłem i czemu tak dużo, to odpowiedź jest prostsza, niż wam się może wydawać. Po prostu chcę mieć dużo, dużo, dużo pułapek na ryby. Mam ich trochę na nekromancji, ale nie mam żadnych jeszcze na ogniu. A czuję, że to może być jedyne rozwiązanie. Swoją drogą, jak tam? O, jednym uderzeniem już rozwalam drzewa i te skałki. Jak fajnie. No, ale co się dziwić. Jakie mam w sumie teraz obrażenie na mieczu? 20-25? No i kill off tak samo. A łuk? 33! Ej, wiecie co? Coś czuję, że się mógł stać dosyć OP. I teraz zobaczmy. Nie, jeszcze nie rozwalam tak tutaj. Szybko. Swoją drogą, 10 minut będzie już gotowa tutaj kapliczka. Fajnie. Co w sumie warto byłoby może sprawdzić, jak to jeszcze wygląda tam. A tutaj czy ona jest gotowa? Nie,
i niestety nie dowiem się ile. Ale dobra, to nie powinien być wielki problem. Zobaczmy, może tutaj czy są Spirit Orby. Elektronika jest. Drogie. Bardzo drogie. Akurat elektronikę i te royalne rzeczy to chyba będę wykupywał tak po prostu z mostu, bo nie ukrywam. Jeśli tego nie będę robił, to prawdopodobnie nie trafi. Nigdy nie uda mi się mieć właśnie wystarczająco, czym nie trafię właśnie z zawartością, ile potrzeba na to, ile mam. Dobra, jeszcze jakieś mięso mi zostało, 3 kawałki to sprzedaję. Nie ma co czekać, szybko wykupujemy. Nie, zdecydowało się. Nie wierzę. No właśnie, chciałem powiedzieć, że będę wykupował każdą elektronikę i te royalne, chociaż royalne nie aż tak bardzo, bo w sumie wielkim problemem to one już nie są. To właśnie bardziej elektronika będzie moim priorytetowym problemem w ogóle. A właśnie, jak jeszcze przy tym jesteśmy, zobaczmy. A dobra, w sumie widziałem, co jest potrzebne na co. Więc no. Skoro tak jest, to jeszcze warto byłoby może... Dobra, w sumie nawet nie wiem, co chciałem. Ale mniejsza z tym po prostu. W sumie nie wiem. Dobra, wybaczcie, już się tak zapętlam, że chyba to nie było nic ważnego. Po prostu skupmy się na odzyskaniu tych 500 sztuk kupy. I jak już to zdobędziemy, co najprościej w świecie, chodźmy zająć się tym questem i na tym skończymy, bo już tak pół godziny mam mojego bezsensownego łażenia w tej weftę. Patrzcie, teraz mogę 3 rzeczy naraz w sumie prądować. Dobra. Mam 37 karmy, teraz tylko znaleźć krowę. I jestem pewien, że nawet jeśli będę miał pecha, to trafię z tym, powiedzmy, 500 kupy. Tak. Więc krowa, dostaniesz całą karmę. A przynajmniej tyle, żeby mieć 500 kupy. Coś czuję, że może mi jednak zabraknąć, więc to by się jeszcze po kilka sztuk. Chociaż w sumie to tam, mówię, krowa, to jest świnio krowa, tak stricte dokładnie to nikt nie wie, co to tak naprawdę jest. I uwaga, uwaga. Zabrakło jednej, może dwóch karm. Nie jest to problem, żeby nie było. Właśnie, muszę przy okazji sprawdzić jedną rzecz. Jakim przyciskiem ewentualnie robi się unik? Czy to jest możliwe właśnie na klawiaturze? No, zresztą... Dobra, może tego później poszukamy teraz. Muszę tylko nakarmić ostatnie razy. Ta, świniokrowę dwa razy i oddajemy 500 kupy. Nie wiem po co, ale okej. O, dobrze. Dzięki bardzo. O, uratowałeś moje życie co dzisiaj, synu. Bądź z siebie dumny i bądź dumny z swojej kupy. Pomóż lisowi. Okej. No, znowu Spirit Orb. I co jeszcze? Co jest czerwone i złe dla twoich zębów? Cegła. O, hej, masz jedną ode mnie. Czemu jeden na mój koszt. I tyle? Okej. Wiecie co, spodziewam się innych rzeczy. Ale dobra. Skoro jest jak jest, to teraz ostatnia rzecz, którą tylko chciałbym sprawdzić w dzisiejszym odcinku. Na razie muszę tutaj wsadzić cokolwiek, tutaj będą Sage Scrolle. Co się stanie, jak użyję tego jednego zwoja? Wiem, że to powoduje ten cały Starfall. Ale jak to działa? A, po prostu wzywa tą gwiazdkę. Czyli po prostu automatycznie mogę przyzywać te gwiazdy tym zwojem, okej. A jak się go pisze, tak swoją drogą? Gdzie to jest? Star Scroll? Obsydian 7. Jeden pigment fioletowy i papier. Wiecie co? Chyba wiem, jak będę zbierał te gwiazdy. I tym samym można powiedzieć, że to konkluduje dzisiejszy odcinek. Akurat dzięki temu no po prostu super udało się ogarnąć tworzenie Spirit Orba. Czy wydam go na HP, czy coś innego? Jeszcze nie wiem. Ale no, jak widzicie, długo będą się tworzyć, ale przynajmniej widać, że będę miał jak je tworzyć. Będę właśnie pod stałym w sumie nadzorem budowlanym, można tak powiedzieć. Ej, z tego mamy elektronikę, czy co? Widzę, że tutaj chyba jedna się gdzieś zrobiła. Pewnie już jest wsadzona w kieszeń, że tak nazwę. A nie, dobra, teraz ją podniosłem.
Więc dobra, może już bez naprawdę przeciągania. Dziękuję za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej.